Szymon, widziałem, że bardzo przeżyłeś tą porażkę niedzielną w Warszawie. Takie mecze długo ci siedzą w głowie, czy starasz się o nich szybko zapominać? Na pewno nie chcę szybko o nich zapomnieć, ale na pewno chciałem przeanalizować sobie, jak zagraliśmy. To był ciężki mecz, bo widziałem szansę na pewno, gdzie mogliśmy tam powalczyć na pewno o jakiś tam punkt. Szkoda, że to tak się zakończyło, no ale taki jest sport. To jakie wnioski potem w takim razie wyciągnąłeś po tej analizie? Na pewno od razu na świeżo po meczu popatrzyłem, co ja robiłem źle. Na pewno na zagrywce nie szło mi tak jak bym chciał, ale myślę, że po prostu trochę zimnej głowy nam brakowało. Mieliśmy różne przestoje. No mamy teraz trochę czasu, więc dopracujemy to, postaramy się, żeby na Gdańsk po prostu to dobrze wychodziło. Po kontuzji Josha trzeba te wszystkie klocki chyba na nowo poukładać. W którym miejscu według ciebie teraz jesteśmy? Jak to wygląda te wszystkie zgranie i z Karolem i z Grzesiem Pająkiem? Na pewno jest troszkę ciężej, bo już z Joshem naprawdę fajnie to wyglądało. Teraz z Grzesiem po prostu musimy wszystko zacząć od nowa, ale myślę, że to jest kwestia jeszcze paru dni, żeby to po prostu się zgrać. Ten pierwszy mecz z Gdańskiem siedzi ci w głowie jeszcze? Gdzieś o nim rozpamiętujesz, czy totalnie nie? No bo chyba wspólnie się zgodzimy, że to był nasz najsłabszy mecz w tym sezonie. Myślę, że tak. Fakt jest też taki, że w Gdańsku będzie się na pewno bardzo ciężko grało przy ich własnej publiczności. Czy rozpamiętuję ten mecz? Myślę, że nie. Myślę, że wyjdziemy z czystą kartą, z czystą głową. Będziemy chcieli na pewno wygrać to spotkanie. A dzięki czemu wygramy ten mecz? Mam nadzieję, że zagramy jako drużyna i tym wygramy. Czy macie jakiś taki ciężar w tobie jest, że te mecze ważą już o playoffach i ten, który był z Warszawą i ten, który jest z Gdańskiem, że to wszystko jest blisko w tabeli i to może ważyć o układzie sił w playoffach? Myślę, że gdzieś tam na pewno, ale nie... Nie wywieram na sobie, czy myślę, że chłopacy też nie wywierają na sobie presji. Po prostu chcemy na każde spotkanie wyjść tak samo zmotywowani i po prostu wygrać.